Poza żartem meczu niestety przegraliśmy. Jak nastroje w zespole? Nastroje, no nie ma co się poddawać, gramy dalej. Wynik może nie jest taki, by nas satysfakcjonował. Obstawialiśmy, że będzie zupełnie inaczej. No ale cóż, no, sport jest brutalny. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego meczu, a wręcz dzisiaj jesteśmy wkurzeni, bo prowadziliśmy ten mecz, a znowu, tak powtórzę się, ale znowu tak jakby na własne życzenie przegrywamy mecz, bo prowadząc 4 bramkami po pierwszej połowie mecz, nie powinniśmy oddawać takiego zwycięstwa, tym bardziej, że Głogów nie, jakoś nie był lepszą tak dzisiaj od nas drużyną. Nie wiadomo, że nie dorastaliśmy im do pięt, graliśmy równorzędnie, a nie wiem, czego to wynika, że przegraliśmy. Może po prostu zadecydowały momenty, kiedy my tam głupie błędy popełniliśmy, a oni dorzucili. No i tyle. Wyszło takie jakby boiskowe doświadczenie. Oczywiście mieliśmy szacunek do zespołu. Jest to zespół, co prawda, Beniaminek. No jak to jest, Beniaminek płaci tam jakieś frycowe w lidze, jak wchodzi, ale zespół jest to moim zdaniem bardzo fajny zespół. No, są ze sobą już kilka lat, chyba tam 3 lata, im się za bardzo skład nie zmienia. Mają fajnych skrzydłowych, którzy prowadzą elegancko kontry. I są silni, to trzeba przyznać, w obronie są bardzo silni. No. Na pewno nastawialiśmy się na walkę i to nie podlega w ogóle dyskusji. Aczkolwiek tabela jest w tym roku tak wyrównana, że każdy może z każdym powalczyć, zresztą jak widać po wyniku. No cóż, szkoda. Byliśmy przygotowani do tego meczu, że naprawdę możemy ten mecz wygrać i walczyliśmy. Widać, no po pierwszej połowie uwierzyliśmy z siebie, a jak Głogów zaczął naprawdę nas gonić, no to zamiast spokojnie zacząć grać i spokojnie te 4 bramki dowieść do końca, to my się zaczęliśmy jeden błąd, drugi, Głogów nas dogonił. My chcieliśmy znowu podgonić, żeby znowu prowadzić, no a z tego wyszło, że Głogów zaczął prowadzić 4 bramkami, a nie my. Byłem bardzo zdenerwowany na chłopaków po pierwszej połowie. Przyjeżdżaliśmy tutaj, nie będę tego ukrywał, w zdecydowanej roli faworyta i rzeczywiście tak to ustawiałem z chłopakami, że powinniśmy ten mecz wygrać gładko. Tak był, o tym mówił początek, a potem no, brak koncentracji, bo tylko tak ty mogę dotłumaczyć. Słaba skuteczność, błędy w ataku, błędy w obronie, brak powrotu i Zabrze wyszło bardzo łatwo na 4-bramkową przewagę. Natomiast rzeczywiście muszę ich pochwalić, jestem z nich dumny za drugą połowę, za konsekwencję grania, za ogromną walkę. Bo rzeczywiście wyjść 4 bramki do tyłu, wygrać spokojnie, pewnie, no to jest rzeczywiście fajnie. Można na tym potencjale budować zespół, który mam nadzieję będzie odnosił sukces. Teraz już musimy walczyć o każdy punkt, tym bardziej, że dzisiaj była szansa. Nie zdobyliśmy tych punktów, a zostały nam praktycznie takie Puławy, tam Lęgnica i Kielce. Także bardzo ciężkie mecze i musimy walczyć przynajmniej te 2 punkty. Ja nie mam innej myśli, że przynajmniej 2 punktów nie wywalczymy w tych 3 meczach. Nie? No więc to jest podstawa, to jest konsekwentne granie. Tutaj no Zabrze pokazało, że nie jest w stanie jeszcze w tej chwili grać konsekwentnie, że troszkę były zbyt gorące głowy, a z takim zespołem jak Puławy naprawdę trzeba grać bardzo konsekwentnie. My tak graliśmy, no niestety też nam się nie udało, wyrwali nam zwycięstwo w ostatniej sekundzie, ale uważam, że jeżeli Zabrze zagra bardziej konsekwentnie i przede wszystkim troszkę szybciej. Dzisiaj uważam, że zagrało Zabrze zbyt wolno, a no, z Puławami trzeba dużo biegać, żeby po prostu zniwelować siłę rzutu i siłę fizyczną, którą w tej chwili posiadają Puławy. Znaczy, no, przygotowanie będziemy mieli takie same jak do każdego przeciwnika. Nikogo nie lekceważymy, z każdym chcemy walczyć i wygrywać. Na pewno do Puław pojedziemy po dobry rezultat, a jak się potoczy mecz, to się okaże za tydzień.